Cześć. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wszystkie stewardesy, które spotykacie, które widzicie, wyglądają niemalże tak samo? Wynika to z pewnych zasad, które dana linia lotnicza ustala i których stewardesy i stewardzi muszą przestrzegać. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku takich rzeczach, które zaskoczyły mnie, ponieważ ja lecąc do Dubaju, by rozpocząć właśnie pracę jako personel pokładowy, wydawało mi się, że jestem dosyć dobrze przygotowana i rzeczywiście niewiele na miejscu mnie zaskoczyło. Dużo wcześniej o tym czytałam, dużo rozmawiałam z różnymi ludźmi, którzy mieli już takie doświadczenie, a jednak wciąż znalazły się rzeczy, które były dla mnie nowością i których się nie spodziewałam. I właśnie dzisiaj o takich ciekawostkach, co wolno, a raczej czego nie wolno personelowi pokładowemu robić, chciałabym Wam opowiedzieć. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do dalszego oglądania. Oczywiście, tak jak w każdym filmie z tej serii, podkreślam, że opieram się wyłącznie na własnych doświadczeniach i wymaganiach linii lotniczej, dla której ja pracowałam. Także tutaj skupię się wyłącznie na tych standardach, które dotyczyły mnie, kiedy pracowałam jako stewardesa. I może właśnie zacznijmy od groomingu, czyli od wyglądu, ponieważ często spotykałam się z takim komentarzem, że kiedy jesteśmy w mundurze, to ciężko nas rozróżnić. Wszystkie wyglądamy tak samo. Zresztą ja kilkukrotnie usłyszałam od pasażerów na pokładzie samolotu na przykład, że o, ja już z Panią leciałam i zawsze taka, wiecie, ucieszona, że o tak, a dokąd? I na przykład ktoś podawał mi kierunek lotu, którego ja nigdy nie robiłam i wtedy było takie, ale ja tam nigdy nie leciałam. I po prostu wynika to z tego, że ludzie nie są w stanie nas zapamiętać i rozróżnić zazwyczaj, z tego względu właśnie, że kiedy mamy na sobie mundur, wyglądamy bardzo podobnie do siebie, bo spełniamy standardy danej linii lotniczej. Takim standardem i wymogiem jest na przykład kolor paznokci. Stewardesy mogą malować paznokcie wyłącznie na 3 kolory i jest to kolor beżowy, taki nude, kolor czerwony i kolor bezbarwny, ewentualnie jeszcze francuski manikier. Okej, więc mamy 4 opcje do wyboru. Żadne inne kolory nie wchodzą w grę, nie jest to możliwe, ponieważ przed każdym lotem jesteśmy sprawdzani, to znaczy mamy spotkanie załogi na 1,5 godziny przed lotem, spotykamy się w tak zwanym briefing roomie, aby omówić szczegóły lotu i często wtedy jesteśmy również poddawani właśnie takiej ocenie co do naszego wyglądu, a poza tym możemy też wylosować taki randomowy image and uniform test, my to nazywaliśmy fashion police. Po prostu w momencie, kiedy logujemy się do systemu, kiedy meldujemy się na lot, może nam wyskoczyć okienko, że zostaliśmy dzisiaj wytypowani do tego, aby przejść do specjalnego pokoju i zostać poddani ocenie ze względu na nasz wygląd i właśnie pod kątem tego, czy spełniamy standardy i wymogi linii lotniczej. Żeńska część personelu pokładowego musi również mieć pełny makijaż, musimy mieć podkład, róż albo bronzer, jedną z tych dwóch rzeczy, oczywiście możemy mieć obie, natomiast minimum jedna jest wymagana. I na oczach, jeżeli chodzi o makijaż oczu, również musimy mieć albo cień do powiek, albo eyeliner, bądź obie te rzeczy, ale nie może być tak, że nie ma żadnej z nich. Ja zazwyczaj malowałam się cieniami do powiek, ponieważ ja jestem beznadziejna w malowaniu oczu eyelinerem, więc kreska nigdy mi nie wychodziła, dlatego zazwyczaj miałam po prostu cień do powiek. I ten cień do powiek również musi być w konkretnym kolorze, a mianowicie są to kolory naturalne, kolory ziemi, czyli jakieś brązy, beże, tego typu rzeczy, znowu jakieś bardzo wyraziste kolory nie wchodzą tutaj absolutnie w grę. W każdej linii lotniczej obowiązkowa jest również pomadka na usta, w mojej linii lotniczej, jak pewnie doskonale wiecie, jest to oczywiście kolor czerwony i rzeczywiście ten kolor czerwony musi być, ta szminka nie może być w absolutnie żadnym innym kolorze, musi być to czerwień. Oczywiście te odcienie czerwieni mogą się gdzieś tam między sobą różnić, natomiast nie może to być zbyt ciemna, zbyt głęboka czerwień, ani zbyt jaskrawa i musi również pasować do naszej cery, naszego typu urody. Podczas szkolenia mamy taki dzień, kiedy jesteśmy informowani o tym, kiedy mamy takie podstawy z makijażu, można powiedzieć, i taki ogólny dzień, kiedy szkolimy się na temat właśnie tych standardów wyglądu wymaganych przez daną linię lotniczą. Także jesteśmy do tego w pewien sposób przygotowani, natomiast rzeczywiście później na każdym locie te standardy musimy spełniać i jest to sprawdzane. Na początku wspomniałam o tym, że wszystkie stewardesy zazwyczaj mają te same fryzury. I rzeczywiście to również jest wymóg ze strony linii lotniczej. Przede wszystkim włosy muszą być związane i odgarnięte z twarzy, to znaczy na przykład takie włosy jak mam teraz zupełnie by nie przeszły, nie mogę mieć takich włosów. Wynika to z tego, że po prostu pracujemy z jedzeniem i te włosy muszą być maksymalnie odgarnięte do tyłu, żeby nie wpadały do tego jedzenia. W mojej linii lotniczej również musieliśmy na koczki, kiedy mieliśmy te takie koczki z tyłu, obowiązkowo nosić taką siateczkę na koczek, która jeszcze dodatkowo go zabezpieczała. Ale inną dopuszczalną fryzurą jest na przykład taki French twist. Ja go nigdy nie umiałam zrobić, ale to się jakoś tak, wiecie, bierze, zgarnia włosy, jakoś tak się je kręci i spina z tyłu. Wiem, że są linie lotnicze, które dopuszczają również zwykłego kucyka. U nas to było niestety niedopuszczalne, a szkoda, bo to jednak najszybsza i taka chyba najłatwiejsza do poprawienia fryzura. Jeżeli chodzi o wymagania w stosunku do mężczyzn, to muszą być gładko ogoleni, to znaczy broda nie wchodzi tutaj w grę. Wąsy, z tego co pamiętam, były dopuszczalne, ale tylko jakieś takie, wiecie, przystrzyżone, zadbane. Nie mogły to być jakieś takie duże, nachodzące na usta wąsy. Natomiast
Natomiast pamiętam, że mężczyźni musieli się golić codziennie i rzeczywiście musieli być gładko ogoleni, nie mogli mieć takiego dwudniowego zarostu. To również zupełnie nie wchodziło w grę. Z tego co pamiętam, nie mogli mieć również za krótkich włosów. Ta długość, w sensie nie mogli być łysi, chyba że była to naturalna łysina. Ta długość włosów musiała być jakoś tam określona i pamiętam kiedyś sytuację przed lotem właśnie, kiedy siedzieliśmy w tym briefing roomie przed lotem i purser poprosił do siebie jednego chłopaka z załogi i powiedział mu, że ma trochę za krótkie włosy i w tym sposobem nie spełnia standardów. No ale dopuścili go do lotu, bo to często właśnie jest decyzją również persera, czyli szefa pokładu, czy dopuścić cię do takiego lotu, czy nie, chyba że trafisz na ten randomowy właśnie check dyscypliny mundurowej i go nie spełnisz, no to wtedy niestety jesteś oddelegowany z lotu i dostajesz nieobecność. Kolejnym wymogiem dotyczących włosów jest ich kolor. Oczywiście możemy farbować włosy, natomiast muszą to być kolory naturalne dla naszej karnacji i dla naszego kraju pochodzenia. Nie mogą to być oczywiście kolory jaskrawe, typu fiolet, czerwień, żadne takie kolory nie wchodzą w grę. Mogą to być brązy, blondy, naturalnie wyglądające kolory i pasujące do naszego typu urody, ale również jeżeli farbujemy włosy, to musimy pamiętać o odrostach, ponieważ widoczny odrost również jest niedopuszczalny i za to również możemy wylecieć z lotu. Ostatnią rzeczą z dyscypliny mundurowej jest biżuteria. Tutaj również mieliśmy konkretne wymagania, to znaczy były wymogi na przykład co do kolczyków. Jeżeli chodzi o kolczyki, mogliśmy mieć wyłącznie po jednym kolczyku na jedno ucho, to znaczy jeżeli ktoś miał na przykład dwie dziurki w jednym uchu, to nie mogli ich nosić wtedy, mogli nosić tylko, można nosić tylko po prostu po jednym kolczyku na ucho, czyli tak standardowo i klasycznie. Oczywiście kolczyki w żadnych innych miejscach, w nosie, w wardze, w języku, w brwi absolutnie nie wchodziły w grę. Trzeba było je ściągać na lot, natomiast po locie można było te kolczyki z powrotem zakładać. O braku tatuaży w widocznych miejscach już mówiłam przy takich ogólnych wymaganiach dotyczących tej pracy, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. W skrócie tylko powiem, że nie można mieć tatuaży w miejscach, które nie są zakryte przez mundur, ze względu na to, że po prostu latamy do różnych miejsc na świecie i w niektórych kulturach takie tatuaże mogą zostać uznane za obraźliwe. Linie lotnicze mają również konkretne wymagania co do pierścionków. Jeżeli chodzi o pierścionki, można było mieć w sumie dwa pierścionki i maksymalnie dwa pierścionki na rękę. To znaczy, jeżeli nosiłam dwa pierścionki na tej ręce, to na tej nie mogłam już mieć żadnego, ale mogłam mieć na przykład jeden tutaj i jeden tutaj. I te pierścionki również musiały być takie skromne, klasyczne, bez żadnych wielkich kamieni, bez żadnych takich kolorowych elementów. No mój pierścionek ten zaręczynowy przechodził, także ja go nosiłam bez problemu, no ale nie wszystkie można było nosić. I podobnym wymogiem były również zegarki. Jak wiecie, załoga pokładowa musi nosić zegarki z tego względu, żeby w sytuacjach awaryjnych mieć ten sam czas, mieć synchronizowany zegarek. Czas jest bardzo ważny w ogóle w lotnictwie, dlatego ten zegarek zawsze musiał być obowiązkowy. Ale tutaj również pasek musiał być albo brązowy, albo czarny, ewentualnie no, złoty lub srebrny, zależnie od tego, czy była to bransoletka, czy właśnie skórzany pasek. I tarcza również musiała być dosyć neutralna, to znaczy nie mogła mieć tam też jakichś, wiecie, wzorków na tarczy, nie mogło być, nie mogło też być jakieś takie krzykliwe kolory, musiało to być zupełnie neutralne. I zegarki również były sprawdzane przez osoby odpowiedzialne za dyscyplinę mundurową, tak więc tego wszystkiego musieliśmy przestrzegać. Mój zegarek był w kolorze Golden Rose, także taki kolor też wiem, że przechodził, ale na przykład kolorowe zegarki, to znaczy takie, które miały w sobie kilka kolorów, już chyba nie były dopuszczalne. Jeżeli chodzi o mundur, to oczywiście przed każdym lotem musiał on być starannie wyprasowany, nie mógł być wygnieciony. Mundur składał się z toczka i tej woalki, tego szala dopiętego do toczka. Była również marynarka, koszula, spódnica, rajstopy i buty. Do spódnicy obowiązkowo musiał być pasek, który był w komplecie z mundurem, więc nie był to obojętnie jaki pasek, musiał to być właśnie konkretnie ten. Buty musiały być wypastowane, natomiast ciekawą rzeczą co do munduru jest to, że nawet w jakichś wielkich upałach, na przykład latem w Dubaju na lotnisku, kiedy było po 50 stopni dosłownie, nie mogliśmy w czasie czy boardingu, czy w ogóle idąc gdzieś przez miejsca publiczne, nie mogliśmy ściągnąć marynarki. Marynarka była obowiązkową częścią munduru i musieliśmy ją nosić, także czasami było naprawdę strasznie ciężko i strasznie gorąco. Taki był obowiązek, zdjąć ją można było dopiero po momencie startu samolotu, kiedy przebieraliśmy się w ten strój serwisowy, to znaczy zamiast marynarki zakładaliśmy kamizelkę. Dopiero wtedy mogliśmy marynarkę zdjąć. Czego jeszcze nie wolno stewardesie? No na przykład nie wolno nam udzielać wywiadów. To znaczy, gdy latając w linii lotniczej chciałabym na przykład porozmawiać, nie wiem, choćby z lokalną gazetą, żeby opowiedzieć o tym, jak mi się pracuje, jak wygląda ta praca, być może zachęcić kogoś do tej pracy, nawet zareklamować, to było to absolutnie niedopuszczalne, ponieważ nie jestem rzecznikiem prasowym danej linii i nie mogę udzielać takich informacji, nie mogę rozmawiać z mediami na temat tej pracy i to samo dotyczyło prowadzenia social mediów, czyli na przykład kanału na YouTubie, czy tutaj na Instagramie. W ogóle polityka dotycząca social mediów w Emirates jest bardzo rygorystyczna, chociaż nie aż tak bardzo jak na przykład w Katarze. Żeby nagrywać na YouTubie i pokazywać się w mundurze i pokazywać ogólnie no, życie jako stewardesa właśnie w mojej linii lotniczej, trzeba było mieć specjalną zgodę. Jeżeli chciało się prowadzić taki kanał, a są takie kanały, więc jest to możliwe jak najbardziej,
to trzeba napisać do swojego menadżera. Menadżer odesła nas do właśnie takiego departamentu, który zajmuje się prasą i mediami, tego typu rzeczami i oni udzielą nam takiej zgody. Musimy mieć tą zgodę, żeby właśnie takie rzeczy robić. W razie gdyby ktoś nas zaraportował, zgłosił nas, że takie rzeczy publikujemy, żebyśmy mogli się podeprzeć z tym, że robimy to legalnie w pewnym sensie. Dlatego właśnie ja, będąc stewardessą, tak mało tutaj publikowałam zdjęć w mundurze czy gdzieś właśnie z pracy, z samolotu, bo po prostu nie mogłam tego robić. W mojej linii lotniczej był również absolutny zakaz używania telefonu komórkowego w pracy, to znaczy na pokładzie samolotu, nawet przy najnudniejszym locie, kiedy wszyscy spali, kiedy nic się nie działo, nie mogliśmy wyjąć tego telefonu i go używać. Można było telefonu używać w mundurze wyłącznie w przestrzeniach publicznych, za które uznawało się hotelowe lobby, chociaż to i tak w ogóle zostało, że tak powiem, wyklarowane dopiero później, bo na początku dużo osób miało co do tego wątpliwości i nikt tego nie robił, natomiast później weszło oficjalnie, że rzeczywiście w tym hotelowym lobby można, wiecie, czekając na swój pokój, czekając na zameldowanie się, czasem były opóźnienia, czasem tam się spędzało pół godziny, czasem nawet dłużej. Można było wtedy tego telefonu użyć i można było telefonu użyć również w momencie, gdy czekaliśmy na wejście na pokład samolotu, już po przejściu odprawy, po przejściu bramek bezpieczeństwa itd., itd. W momencie, gdy byliśmy już przed gate'em i po prostu czekaliśmy, żeby wsiąść do samolotu, wtedy również mogliśmy siąść i tego telefonu użyć. Poza tymi dwoma sytuacjami używanie telefonu w miejscach publicznych w mundurze było totalnie, absolutnie zabronione. Stewardessom nie wolno również jeść w mundurze. Okej, nie do końca wygląda to tak źle. Nie wolno nam jeść, ale nie wolno nam jeść idąc. To znaczy, jeżeli na przykład jesteśmy na lotnisku, mamy jeszcze chwilę czasu właśnie do wejścia na pokład i jesteśmy bardzo głodni, chcemy sobie coś kupić i zjeść w międzyczasie, to jak najbardziej możemy to zrobić, ale żeby coś zjeść, musimy usiąść i zdjąć z głowy toczek. Nie możemy jeść na przykład wracając ze sklepu, czy idąc przez lotnisko po prostu w chodzie. Nie można nam było nic zjeść, trzeba było do tego usiąść, zdjąć toczek i dopiero mogliśmy zabrać się za jedzenie. Taki był wymóg, nie wiem z czego on wynikał. Kiedyś właśnie śmiałam się z jedną dziewczyną, ponieważ szłyśmy w takiej sytuacji na lotnisku, to znaczy kupiłyśmy sobie coś do jedzenia i szłyśmy z tym jedzeniem, żeby gdzieś usiąść i móc zjeść. I ludzie zaczęli nam robić zdjęcia, ponieważ nadal załoga Emirates wzbudza dosyć duże zainteresowanie i to rzeczywiście jest widoczne, kiedy się czeka na lotnisku, kiedy się idzie przez lotnisko. Faktycznie często ludzie podchodzą, często ludzie chcą sobie zrobić z Tobą zdjęcie albo robią Ci zdjęcie w ogóle bez Twojej zgody i być może stąd wynika właśnie ten przepis. Natomiast kiedy się już usiadło, można było bez problemu zjeść. I ostatnią taką ciekawostką dotyczącą tego, co wolno, a czego nie wolno stewardesie, jest zakaz picia alkoholu i spożywania narkotyków. Oczywiście spożywanie narkotyków jest oczywiste, ponieważ jest to nielegalne, natomiast jeżeli chodzi o alkohol, to zasada była taka, że musimy, nawet jeżeli jesteśmy na jakiejś imprezie, gdzieś tam chcemy się rzeczywiście napić, to musimy przestać spożywać ten alkohol na 12 godzin przed planowanym lotem. Wynikało to z tego, że to był taki umowny czas, kiedy ten alkohol ma szansę wyparować po prostu z naszego organizmu. Oczywiście to było bardzo umowne, ponieważ to wszystko zależy od tego, jaki alkohol pijemy, ile go pijemy i jaki mamy organizm. Każda osoba na pewno reaguje na to inaczej. Chodziło tutaj o to, że po prostu w momencie, gdy meldujemy się na lot, jest to zazwyczaj na półtorej godziny, dwie godziny przed lotem, kiedy musimy się zarejestrować w systemie, to może nam wyskoczyć takie samo okienko, jak w przypadku sprawdzania munduru, o tym, że musimy udać się na taki losowy test, taki, który sprawdza obecność alkoholu i narkotyków w naszym organizmie. Jest to test, który wykonuje się z moczu, tak więc no, wygląda to tak, że siedzi się w tej sali, w tym miejscu, dopóki się po prostu nie wysika, nawet jak nam się bardzo nie chce, to nie wyjdziemy stamtąd, dopóki tego testu nie zrobimy, nie można było odmówić udziału w takim teście. Jeżeli się go odmówiło, no to wiązało się to po prostu z wydaleniem z pracy, bo oznaczało to dla firmy, że mamy po prostu coś do ukrycia, tak więc absolutnie nie było mowy odmowy takiego testu. Gdy na Ciebie wypadło, trzeba było go wykonać. Na mnie nigdy nie padło, ja nigdy nie wylosowałam tego testu, więc nie powiem Wam dokładnie, jak on wygląda, ale miałam znajomych, którzy rzeczywiście na ten test trafili, także to się zdarza, to się dzieje jak najbardziej, nie jest to żaden mit, tylko po prostu takie rzeczy się zdarzają i to dzieje się naprawdę losowo, więc nigdy nie wiemy, na kogo trafi. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o substancje zakazane, czyli no, powiedzmy narkotyki, ale niekoniecznie, to w Emiratach Arabskich są również inne przepisy regulujące te kwestie niż na przykład w Polsce. I tak na przykład w Emiratach Arabskich mak, zwykły taki mak, który mamy na chlebie, na słodkich bułkach, uznawany jest jako narkotyk. Nie wiem, czy jest to do wykrycia po spożyciu w organizmie, nie mam pojęcia, jak to działa, natomiast na pewno do wykrycia są składniki różnych lekarstw i na przykład kodeina jest tam absolutnie nielegalna, która jest spotykana w polskich lekach, chyba nawet bez recepty, wydaje mi się, że kodeina się znajduje. I ja pamiętam, że przywiozłam sobie chyba ketanol z Polski i chodziłam specjalnie do kliniki, do lekarza, żeby sprawdził mi składy, czy ja mogę korzystać z tych leków, gdy coś mnie boli, gdy po prostu chcę wziąć jakiś przeciwbólowy lek, żeby po prostu nie narażać się na niepotrzebne problemy, żeby wiedzieć, że nie zostanie to uznane jako narkotyk i nie po prostu nie wskaże
mi na takim teście narkotykowym, że spożywałam narkotyki. Więc tak, więc trzeba było po prostu uważać, bo to, co było legalne w jednym kraju, niekoniecznie było legalne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, także trzeba było mieć to na uwadze. Okej, to chyba wszystkie takie ciekawostki, które przyszły mi do głowy dotyczące zakazów i nakazów, jeżeli chodzi o pracę stewardesy. Koniecznie dajcie mi znać, czy coś Was zaskoczyło, czy wydaje się Wam to takie naprawdę przerażające i restrykcyjne, bo trochę jest chyba, chociaż jak się pracuje, to jest się w stanie do tego przyzwyczaić i oczywiście te reguły się gdzieś tam trochę nagina. Wiadomo, nie zawsze mamy perfekcyjnie wypracowany mundur, czy super wypastowane buty. Gdyby trafił się w takiej sytuacji właśnie ten test mundurowy, to myślę, że mógłby być problem. Trzeba byłoby... W ogóle chyba jedna z moich koleżanek kiedyś miała taką sytuację i z tego, co opowiadała, to o... normalnie tam się przychodzi do takiego pomieszczenia i w tym pomieszczeniu dali jej deskę do prasowania i żelazko i musiała sobie ten mundur na ich oczach wyprasować i dopiero była wpuszczona na lot. Także no wszystko zależy oczywiście, ale to są takie obowiązujące zasady, które dotyczą każdej linii lotniczej. Każda linia lotnicza ma swoje standardy dotyczące dyscypliny mundurowej czy różnych innych właśnie zachowań, które wolno, a których nie wolno stewardesie. Ja na przykład często widzę u Olgi Kuczyńskiej z bloga Życie Stewardesy, która bardzo często właśnie nagrywa jakieś rzeczy, nawet z briefing roomu, z samolotu. Także jak widzicie, to się naprawdę bardzo różni i wszystko zależy od tego, gdzie traficie, jeżeli myślicie o tej pracy i jakie zasady będą tam obowiązywały. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!